Witam, witam, polski kaszlak. Słuchajcie, zanim przejdziemy do odcinka, w którym to będę oczywiście drutował, łatał, strugał i tak dalej naszego maluszka, chciałem wam coś powiedzieć bardzo ważnego. No i zachęcić was jednocześnie, a nuż ktoś się po prostu skusi, otrzyma od Kwiatka wyjątkową rzecz i przy okazji pomoże. Pomoże, bo mi się wydaje, że tak należy, jest to dobra inicjatywa. W zasadzie to mój rocznik niejako, jeżeli chodzi o ilość już tych finałów, a jak już pewnie wiecie, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Słuchajcie, takiego fikołka postanawiam wrzucić na aukcję na Wośpa. Możecie wylicytować tego dziada. Co by tu powiedzieć, tak na wstępie? Słuchajcie, figurka, ja wiem, wielkości łapy, o, mniej więcej coś takiego. Trochę waży, bo wiadomo, trochę skupu, na skupie złomu trochę dostaniecie. No i kilka tam nalepek kwiatkowych, tak żeby można było sobie coś przykleić. Wykonałem tą figureczkę oczywiście z tłoka od naszego maluszka, którego właśnie jestem w trakcie rzeźbienia, ją tak sobie smacznie na boku śpi. Skrzydła, powiedzmy, zrobiłem z tego większego koła od rozrządu. Łożysko chyba od skrzyni biegów, łańcuszek również rozrządu, od ten żeliwny, żelazny, kurwa, jak zwał, tak zwał, przegub. To wszystko na łożysku, podpisane, Kwiatek 23, bo to już powiedzmy, no wiadomo, no jest ten okres taki świąteczny, no to. Słuchajcie, gibie się dziad, nawet mu główka lata lewo-prawo, więc można coś tam sobie, wiecie, poustawiać. No znaczy, byle jak zrobiłem, ale się trzyma. Nie, jest solidnie. Tak to wygląda. Taka morda a la Punisher, tylko taki kuzyn Punishera. Tutaj zrobię mu na takie szramy. Wiadomo, inspiracja była też jakaś, więc delikatnie to też palnikiem potraktowałem, żeby było tak delikatnie odbarwione. To jeszcze na starej spawarce, więc robione. Więc możecie mieć taką pamiątkę po Kwiatku. Spokojnie, nigdzie się nie wybieram. No i pomóc temu Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Więc coś takiego wymyśliłem. Mam nadzieję, że wam się to spodoba. I słuchajcie, jeszcze pomyślałem, bo tak, no jedna rzecz może być. Mam nadzieję, że pójdą grube miliardy. Ale nie, no poważnie, że jeszcze powiedzmy drugą taką aukcję. Kilka też tam nalepek. Jedna biała taka, wiecie, Kwiatek na białym tle, drugie to jest Kwiatek na przezroczystym tle, osobno, nie? Żeby po prostu tam nie świrować, tak? Że jak ktoś chce po prostu nalepeczkę, to przy okazji wspomoże Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Więc co? Tak to wygląda. Mam nadzieję, że się podoba. To jeszcze od góry też nalepiłem, wypolerowałem. No słuchajcie, jak chcecie, możecie ten tłok zakładać nominał. Tutaj to jest nieważne, tu jest nieważne, pierścień jeden jest, tutaj drugi ten resztki po tym olejowym, więc tak to wygląda. Dbałość o detale, dbałość o szczegóły, chyboczy się nawet, nie, stabilne jest, to nawet fikołka nie zrobi, można gdzieś położyć w garażu na półce. Dobra, zapraszam do odcinka. I witam, polski kaszlak numer 31. Jeszcze 495 odcinków i kończymy remoncik. Ale do rzeczy, było parę zakupów. Między innymi zastanawiałem się, co zrobić z tym fantem. Kupiłem taką reparaturkę, ona 3 dyszki kosztuje, chyba są nawet mniejsze, ale całej nie wykorzystam. Wykorzystam sobie tylko taki kawałeczek, bo tutaj patrząc na łączenia, tutaj tylko w tym miejscu, tak dotąd jest. Nie za ciekawie, ale cała ta, powiedzmy, płaszczyzna, ja sobie po prostu takie coś zrobię, dół będę miał fajnie zrobiony, więc tu jest luksus. Tu jeszcze i wtedy będę mógł dokończyć te blaszki, o których mówiłem, plus wycięcie tego. Żeby to wyciąć, to akurat flexem nie mogłem podejść, czy tam kątówką, czy jak zwał, tak zwał. Kupiłem takie tarczki 50, chyba to, nie, 75, 76. Na tego, wiecie, na tą szlifierkę prostą i mam podejście, pyk, 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 tak, 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 bo szlifierka jest po prostu za duża. Tutaj jeszcze tam do cięcia jakieś, wiecie, zawsze jakieś tam
fajne tarcze. Ponoć, o, to już pewnie po tarczy. Ta tarcza od 3M, powiem Wam, że po opiniach po prostu ludzie to zachwycają. W porównaniu na przykład z tym koniem, gdzie naprawdę wcześniej te tarcze były w porządku, ale teraz po prostu one kurwa palą, palą materiał, grzeją się. Lepsze były na przykład takie, to Hilti akurat była, to już końcówka. No, weźmiemy na testy do wycinania, czy będzie spoko. To jest raz. Reparaturkę widzieliście, aha, tutaj trochę sobie obczyściłem trochę ten nadkola. Co prawda te wewnętrzne będę wycinał całe, ale chciałem, wiecie, zlokalizować grzewy. A jak już ciągnąłem, to już mówię do końca, żeby później jak będę coś kombinował, to żeby mi tutaj brud się na mordę nie sypał. Kupiłem też tutaj ten, to jest z tym odbojem plus na otwór chyba na linkach hamulcowych, jak dobrze pamiętam. No, nasze wygląda tak, że spory kawał blachy nam brakuje. No i to jest wszystko takie podniesione, to jest rozpierdolone. Czyli mamy tylną reparaturkę, oczywiście tutaj od mocowania tej zwrotnicy. Te blaszki, o, mówię o tych. O tych, no i tak, słuchajcie, belkę chciałem, nie? Mówię, panie, belkę. Mówi, panie, a nie chcesz pan ze ścianą grodziową? Mówię, kurwa, ze ścianą? Ile to kosztuje? 400, a zwykła to 2. Mówię, no nie wiem, pokaż pan. I słuchajcie, ja tak sobie patrząc na swoją, no to widać, że tu było coś sztukowane. Tu jest zeżarte, tak, to jest jedno. Dalej, tutaj jest zeżarte, to jest 2. Tutaj coś sztukowane, to jest 3. Zeżarte tu, zeżarte tam. I tutaj, kurwa, i tragedia, nie? Totalnie nie brałem pod uwagi tej, chciałem powiedzmy to naprawiać niejako, bo mnie interesowała sama tabelka, żeby tutaj po prostu to wszystko zrobić, bo ona też tam w środku pewnie jest tragedia. I wziąłem ze ścianą grodziową, więc już mam tutaj te tak zwane zastrzały, już wspawane. Facet mówi, że ten chłop, co to wykonuje, naprawdę fajnie to robi, w sensie czy tam ta firma, czy jak to zwał. I rzeczywiście, patrząc na pierwszy rzut oka, naprawdę jest to fajnie wykonane. Więc porównując, czekajcie, ja zrobię to tak. Przesunę. O. Bo tak, ja tutaj ten kawałek wyciąłem. Ten, tak. Czyli kawałka blachy. Czyli będzie tak jak w oryginale, kiedy jeszcze przyłożę podłogę. Więc tak to wygląda, panie dzieju. To. A to, aha, to może bardziej nawet skręcę, o. Tu. A tu. No jest różnica. I przy okazji zaoszczędzi mi to czasu, bo niejako jest to taki duży cały element. Ale jak ja to zrobię, to jeszcze się zastanawiam. Tutaj tak jakby, jak tam fabrycznie, to jest dociągnięte. To się nadda. Tutaj tak jakoś, taką szparkę tutaj jakby tak bliżej. No, może taki podgięty, to wszystko się nadda. Aha, bo tu jest takie coś. Tam jest takie coś. Więc po prostu to całe będę musiał jakoś to rozgrzewić. Ale to chyba od tamtej strony, od bagażnika. Tak mi się wydaje. Tu będzie tragedia, bo tu nie wiem, gdzie jest jaki zgrzew od czego. No i kurwa, mamy tutaj tą podłogę, tak? Wraz z tymi rantami, że tak powiem. Nie jest tak podziurawiona, nakrętki są, fajnie. Więc powiem Wam, że luks. Tak mi się wydaje. 5 minut minęło u odcinka, a Kwiatek tam coś pokazuje, a nic nie robi. No dobra, trzeba będzie się brać. Bo wiecie, bo wskoczyłem naprzód na chwilę, bo tam, bo to było krótciej, to dzisiaj podjechałem po tą reparaturkę i sobie będziemy, już ten tył skończymy, żeby po prostu, mówię, teraz sobie tutaj podjadę. Tu ten kawałek wytnę, tak, wstawię. Tutaj też to ogarnę, to łączenie, bo tutaj na tym łączeniu może, tak mówiłem wcześniej, wytnę sobie ten rant, bo on tak mi się nie podoba. Tutaj, no mówię, tutaj deczko coś się jakby tak troszkę bebrało, ale to tam zabezpieczymy i to jest całe ładne. To akurat jest fajne, tu Kwiatek poniszczył, oczywiście niszcz cholerny, ale fajnie, że to będzie miał to zrobione. Dobra, kawałeczek wycięty, krzywo, bo Kwiatek oczywiście to wycinał. No i co, o czym ukazał się lepszy dostęp tutaj, żeby to odbudować, ten kawałeczek?
Dodatkowo tu też będę miał niejako łatwiej. Tu w środku jest wszystko cacy. Tutaj taki może tutaj delikatnie jakiś tam nalocik wychodzi. To wszystko to żółte to jest farba stara. Tutaj też takie resztki tego podkładu, który tam kiedyś stosowali poprzedni naprawiacze. No tutaj mamy ogniska, te takie brązowe, tak? Tutaj z kolei tak deczko oczyściłem, ale widać, że jest to troszkę podgnite. I zastanawiam się, czy jeżeli bym pociągnął ten dyk, to tą blaszkę z łatwością bym sobie dostrugał. Natomiast ten łuk to już by było mi dużo ciężej zrobić. I tak sobie myślę, czy właśnie tego czasem nie dziadostwa nie odwinąć, bo tutaj po prostu, widzicie, no tutaj się na rantach już zaczyna tworzyć. I to nie tworzy się w miejscu, gdzie powiedzmy rzeczywiście miało dostęp warunki atmosferyczne, tylko po prostu w miejscach tego zgrzewu, czy po prostu tych szczelin, nie? W szczelinach się trzymała wilgoć i dziękuję. Więc to mamy do wycięcia, tu mamy jako wzornik mniej więcej, gdzie mam sobie wyciąć, oczywiście wytnę z zapasem, żeby potem jaj nie było, dopasujemy, tutaj sobie zaoblimy, czy nawet nie. No, tak kwiatek wycinał. No i wtedy można działać dalej. Co tu się dzieje, stary? Mała blaszka, nie? Kawałeczek nam brakuje, chcę dosztukować. Kurwa, trzecią godzinę tu walczę. Jedną blaszkę, tą malutką, tam nie pykło mi. Tutaj już troszkę lepiej, ze względu na to, że tutaj brakowało dużego krańca, plus to, że to oryginalne też było zeżarte. I kombinuję. To oczywiście tutaj wszystko będzie cacy, już później Wam pokażę, jak to zrobię. Bo jeszcze muszę tutaj ten kawałek rantu spiłowałem, zobaczyć jak co się dzieje po prostu pod tym. Ale mniejsza o to. Przykładam teraz. No to też jest prawie, że dobrze wycięte, podszlifowane. I jeszcze mi tu wadzi, słuchajcie, jeszcze muszę gdzieś tu, o, gdzie kciukiem pokazuję, delikatnie zebrać. Potem wiadomo, to się wszystko dognie jedno do drugiego i będzie pasowało, ale taki malutki pierdek i ja się tak męczę. Tutaj oczywiście chwyciłem sobie delikatnie, bo jeszcze tego nie oczyściłem, to tylko tak pyknąłem, żeby pyknąć. Tu widzicie, gdzie szlifnęłem, no to po prostu troszkę za duża szpara jest. No i oczywiście dziurę, mimo że naprawdę ten prąd tam mały ustawiłem, ale to jest strzegu. No wiadomo, to muszę doczyścić i wtedy będę powiedzmy na gotowo spawowywał. Na gotowo wspawowywał, już sobie tutaj troszkę zjebałem, ale to też jest do wyrównania, więc ostatecznie powinno być fajnie, ale no mówię, dużo, długo mi to schodzi. Widzimy się w następnym ujęciu, pyk. Kwiatku, jak postępy? No słuchajcie, już to mam wyprofilowane w taki sposób, żeby tu od spodu mi nie wadziło. Tutaj oczywiście do podklepania, bo delikatnie musiałem puknąć młoteczkiem, ale o to się nie martwimy, tylko na sam koniec, słuchajcie. No i jest kwestia tego, tak, tego rantu. Tutaj powiem Wam, że nawet fajnie wyszło, jeszcze miejscami jest takie, wiecie, do doczyszczenia moment. Takie mikroskopijne. Słuchajcie, i coś tu kwiatku zrobił. Paps, wycięłem. Coś ty zrobił. W sumie bardzo dobrze zrobiłem, bo słuchajcie, pomyślałem, że wytnę to, tylko dlatego, żeby mieć już to przygotowane, ten cały rant obczyszczony. Tutaj dosztukowane, tu jest tylko takie małe kawałeczki, to sobie poradzimy jako taką. Mamy przynajmniej jeszcze tutaj dostęp. To natomiast nie będę kupował tutaj jakiejś potężnej tej reparaturki, czy nawet takiego czegoś. Tylko po prostu wyciąłem sobie, nawet równo to wyszło, nie patrzcie na marker, bo mi zjechał. I tak naprawdę tylko ten dolny rant do odbudowania, no tutaj na dole. Mi się wydaje, że nie będzie żadnego większego problemu, no i gdzie nie, gdzie są te dziury, gdzie były mocowane te plastikowe chlapacze, czy kurwa tam błotniki, jak zwał, tak zwał. Fajnie to trafiłem, idealnie, wiecie, nie za duży taki kawałek wyciąłem. Później łatwo będzie mi to wszystko dopsztukać i po prostu, no przede wszystkim to tutaj zeżarło, tak? Tutaj zeżarło i trochę szło to już do góry. Czekajcie. Kurwa, bez latarki, wiecie, bo tak chcę pokazać, a więc fajnie, mimo że nie powinienem się cieszyć na widok takiego rantu, ale wtedy to będzie to zrobione i wtedy już wstawiamy to, puchę i wypierdalamy z tego rogu, więc
Tak mi się wydaje, że będzie dobrze. Panie Kwiatek, raportuj. Słuchajcie, wstawiłem ten dolny rant wewnętrzny, jakby tego nadkola. Górny też w kilku miejscach, tu całe to było też zeżarte, więc tutaj też taki spory kawałek wstawiłem. Nawet fajnie udało mi się to jakoś zeszlifować, więc tak nie za bardzo widać. Tutaj jeszcze mam taki nadmiar, więc to sobie wytnę, bo tutaj też kawałek taki był zdrowy, to już mówię, zostawię. Tutaj zdrowe, zostawię. Tutaj wszystko z tej strony też równiutko. Czekajcie, może jakoś wam pokazać. Czekajcie, widzicie? Jest to wszystko oczyszczone. Tutaj też mam fajny taki dostęp, taką klapeczkę, hyc, żeby sobie zajrzeć. No oczywiście wiadomo, tu później wydmuchać, żeby nie było żadnych tych opiłków, żeby to nie gniło, ale to spokojnie. Więc to mam wstawione miejscami góra, tak jak mówię, miejscami góra, ten pasek. Później się jeszcze tym tyłem zajmiemy, więc tu mamy sztabka złota, oczywiście, złoto las uchwałych. Wyczyściłem przy okazji blaszki, teraz już ładnie wyglądają. A ta blaszka to jak blaszka, to nic specjalnego. Tutaj tak, tu już tak fajnie wygląda, już widać, że takie zawodostwo w półprofesjonal. To od spodu to tam jebać, taki jakiś posmarkane. To moje wycięte, to też sobie wyczyściłem, to jest elegancio. To jeszcze prostsza blaszka, na kulanie dogięte. O, ta moja. Tutaj widać jak posmarkane, ale to od wewnątrz to i tak nie będzie widać. Z zewnątrz natomiast tak to się prezentuje. No tutaj kurwa najechałem tym, ale to zostawiam, niech będą jakieś szramy wojenne czy coś, nie? Więc to też odbudowane przez pana Kwiatka. Tragedii nie ma, takiej jakiejś większej. Aha, no i ten całą naszą tam jakby taką łyżwę, którą sobie wycięłem, bo ją też później wstawię, tak? Już jest po piaskowaniu, no i czekajcie, od czego by tu zacząć, bo tak, to jest tutaj bliżej progu, no to zeżarte, no to trzeba będzie taki pasek wstawić, no to łatwo się tu odrysuje, zmierzę sobie i po prostu to wstawię w tym miejscu, to jest raz, tutaj też na dwa razy po prostu tutaj wytnę i wstawię, tu zresztą widać dokładnie, że na ten korunt ledwo to po prostu zebrał, bo to już się zmiksowało na amen, to jest zaspawane, to wiecie, to jest na tyle grube, że to po prostu trzeba młotkiem wypierdolić, ale nie będziemy nic stukać, tylko po prostu tutaj jeszcze listkiem może spróbuję, albo jakąś tarczą, bo aha, w ogóle te tarcze fibrowe, szkoda, że wcześniej nie poznałem, plus te dyski, człowieku, jak to zżera spojny, jak reksioszynkę, nie? Jak ryzyk emerytury, jak ktoś tak z was pisał ostatnio. I no i tutaj też do wstawienia, więc powiem wam, zrobię to. Najważniejszy dla mnie jest ten rant, ten krzywo wycięty przeze mnie, tak? Bo wiadomo, że po prostu w tym miejscu wspawiemy, to czy ten grat taki pousuwamy po cięciu, więc luks. I co? I to będzie można później sobie zamknąć. Można nawet teraz przełożyć. Pokaż, panie Kwiatku. Czekaj. Oddal kamerkę, bo to jakoś mniej więcej tu ciałem, bo tu nawet widać, jaki łop najechał jeszcze na tamto. O, tutaj widać, że jest po prostu troszkę za dużo. Tu, gdzie będzie mniej czy więcej, jebać. Tutaj też zrobimy przez te otwory spoinkę. No i to wszystko nam tutaj będzie pasiło. Fajny mamy przestrzeń, taka, że spoinka wejdzie od spawania i będzie się to cymało. Super. Oczywiście tu wcześniej sobie psiknę jakimiś tam siuwaksami, więc gołej blachy nie zostawię. A na sam koniec to już będziemy epoksydem wszędzie od środka walić. A, no i tu jeszcze muszę to odbudować, ten kawałek, ale to spokojnie. Uła, ale się nasyfiło. Słuchajcie, zrobiłem. Tam, gdzie trzeba było, powstawiałem. Wygląda to mniej więcej tak. Gdzie nie, gdzie widać, że tu był kawałek wstawiony. Wiecie, dla niewtajemniczonych robi to wrażenie. Od spodu to wygląda w ten sposób, bo jeszcze tu od spodu też przejechałem. Najważniejsze, że tutaj ten łuk jest zachowany. Dalej to już będziemy sobie klepać, już na aucie. Jeszcze raz to w piach wrzucę, żeby nie było jakichś jaj. To była końcówka zeżarta. No łuczek jak łuczek. Łuczek jak łuczek.
coś takiego. No i teraz będzie można tam sobie przyłożyć, pospawać i już ten tył w zasadzie kończyć, nie? Dobra, to dziękuję panu. Pamiętajcie o aukcji, będzie w opisie, no i w przypiętym tam komentarzu, więc tak to by było. Dobra, to niech się chybocze, a kwiatek niech to szpawa. Na razie.